Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kazanie Wincentego Ferreriusza zwanego Aniołem Apokalipsy, urodzonego około 1350 roku w Walencji, zmarłego 5 kwietnia 1419 roku. Święty Wincenty był jednym z największych świętych w historii Kościoła, ale jego istnienie zostało zapomniane. Dokonywał więcej cudów w ciągu jednego dnia niż wszyscy inni święci w ciągu całego swojego życia. Kościół oficjalnie uznał 892 z jego cudów jako część jego kanonizacji, ale całkowita liczba jest szacowana w setkach tysięcy. Święty Wincenty dokonywał tak niezwykłych cudów, których nie było od czasów apostołów. Na przykład święty Antoninus potwierdził, że 28 osób zostało wskrzeszonych ze śmierci przez świętego Wincentego. W sierpniu 1415 roku w pobliżu miasta Conflans nakarmił on 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, 7 chlebami i 5 rybami. W pobliżu Palmy na Majorce święty Wincenty Ferrer powstrzymał burzę, by móc głosić kazania z nabrzeża. W Beziers zatrzymał powódź. Potrafił wypędzać demony słowem lub dotykiem. Jego moc była tak wielka, że przekazywał ją innym. Często, gdy ludzie przychodzili prosić go o tego rodzaju łaski, zwracał się do jednego ze swoich towarzyszy i mówił: dokonałem dziś wystarczających cudów i jestem zmęczony. Zrób sam to, o co mnie proszą. Pan, który działa przeze mnie, będzie działał także przez ciebie. Pewnego razu, na początku 1418 roku, gdy wjeżdżał do miasta Wen, tuż przed jego bramą, po obu stronach drogi zgromadzili się chorzy, niewidomi, niemi i chromi. Święty Wincenty pobłogosławił ich i wszyscy zostali natychmiast uzdrowieni. Przemawiał do ogromnych tłumów na wielkich placach bez nowoczesnego wzmocnienia, a jednak był wyraźnie słyszany przez wszystkich, nawet jeśli odległość była ponad kilometrowa. Święty Wincenty Ferreriusz był naprawdę największym cudotwórcą od czasów 12 apostołów. Jego cuda były tak niezliczone, że opisywanie każdego z nich zajęłoby nam niewątpliwie kilkanaście godzin. Wysłuchajmy jednego z kazań, o końcu świata, które głosił w swojej podróży po świecie. Nasze kazanie będzie na dzisiejszej Ewangelii, która składa się w całości z doktryny i instrukcji samego Jezusa Chrystusa. W tej Ewangelii ostrzega nas przed wielkim złem i uciskiem, który ma nadejść przy końcu świata, i mówi nam o znakach, które poprzedzą jego przyjście na sąd. Ten temat, myślę, że będzie nam służyć. Będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach. Przez badanie Pisma Świętego i przez faktyczne doświadczenie wiemy, że gdy jakieś wielkie i ciężkie utrapienie ma przyjść na świat, często jakiś znak ostrzegawczy pokazuje się na niebie. Dzieje się to dzięki miłosierdziu Bożemu, aby ludzie uprzedzeni o zbliżającym się ucisku za pomocą tych znaków, przez modlitwę i dobre uczynki mogli uzyskać w Trybunale Miłosierdzia uchylenie wyroku wydanego na nich przez Boga, sędziego w sądach niebieskich, lub przynajmniej przez pokutę i zmianę życia mogli przygotować się na zbliżające się nieszczęście. Tak też, przed nadejściem jakiejś wielkiej śmierci, widmowe bitwy są widziane na niebie, przed głodem są trzęsienia ziemi, i zanim jakiś kraj zostanie spustoszony, straszne znaki są widziane. Mamy powiedziane o strasznych znakach pokazywanych Żydom przez długi czas przed zniszczeniem Jerozolimy przez Antiocha. I stało się, że przez całe miasto jerozolimskie przez 40 dni widziano jeźdźców biegnących w powietrzu, w złoconych szatach, uzbrojonych we włócznie jak bandy żołnierzy. I konie ustawione w szeregu, biegnące jeden przeciw drugiemu, z trzeszczącymi tarczami,
i mnóstwo mężczyzn w hełmach, z wyciągniętymi mieczami, i błyszczące złote zbroje, i wszelkiego rodzaju uprzęże. Potem Antiochus splądrował świątynię i wymordował Żydów. Dlatego czytamy w Księdze Wyjścia, i pomnoży znaki i cuda w ziemi egipskiej. Teraz spośród wszystkich utrapień trzy największe i najstraszniejsze mają wkrótce przyjść na ludzkość. Po pierwsze, utrapienie Antychrysta, człowieka, ale diabolicznego, po drugie, zniszczenie przez ogień świata ziemskiego, po trzecie, sąd powszechny. A wraz z tymi uciskami nastąpi koniec świata. Dlatego, zgodnie z zasadą boskiej opatrzności, przedstawioną powyżej, przed tymi trzema, będą znaki ostrzegawcze na niebie, na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, jak to jest przedstawione w naszym tekście. Pierwszym utrapieniem, jakie ma przyjść na świat w krótkim czasie, jest nadejście Antychrysta, człowieka diabolicznego, który sprowadzi nieszczęście na cały świat. W moim tekście są cztery klauzule, w których jesteśmy ostrzeżeni o czterech sposobach, na jakie Antychryst będzie zwodził chrześcijan. Pierwsza klauzula jest taka, będzie znak, na słońcu. Musicie wiedzieć, że w Piśmie Świętym Chrystus jest nazywany słońcem, a to dlatego, że według dowodów waszych własnych oczu, słońce należy do najpiękniejszych ze stworzeń uczynionych przez Boga. W ten sam sposób Chrystus jest piękniejszy od wszystkich świętych i świeci nad nimi wszystkimi jasnością chwały, nie tylko w zakresie, w jakim jest Bogiem, ale także jako człowiek. I jak wszystkie gwiazdy otrzymują swoje światło od Słońca, tak wszyscy święci otrzymują od Chrystusa jasność chwały, siły, świętości, mądrości i zrozumienia. To jest powód, dla którego Chrystus jest nazywany Słońcem i pod tym samym imieniem Słońca Bóg Ojciec posłał Go na świat, mówiąc, ale wam, którzy się boicie mego imienia, Słońce Sprawiedliwości powstanie. Nie mówi się tego o słońcu naturalnym. Kościół bowiem w pochwale Maryi Dziewicy mówi, szczęśliwa jesteś bowiem, święta dziewico, i najbardziej godna wszelkiej chwały, bo z ciebie powstało słońce sprawiedliwości, Chrystus, Pan nasz. Pierwsza klauzula mówi nam, że w czasach Antychrysta będą znaki na słońcu, to znaczy, że będą znaki na Chrystusie, a dokładny znak podaje święty Mateusz mówiąc, słońce nie da swego światła. Takie zaciemnienie nie dzieje się w odniesieniu do samego słońca, ponieważ nie leży w naturze słońca, aby było zaciemnione samo w sobie. W czasach Antychrysta, słońce sprawiedliwości zostanie przyćmione przez pozycję dóbr doczesnych i bogactw, którymi Antychryst obdarzy świat, także jasność wiary w Jezusa Chrystusa i blask dobrego życia nie będą już świecić wśród chrześcijan. Albowiem władcy docześni, królowie i książęta, aby nie utracić swego panowania, opowiedzą się po stronie Antychrysta. Podobnie prawaci z obawy przed utratą godności, zakonnicy i księża, aby zdobyć zaszczyty i bogactwa, porzucą wiarę Chrystusową i przylgną do Antychrysta. Będzie on prawdziwym człowiekiem, ale tak dumnym, że nie tylko będzie chciał mieć powszechne panowanie na całym świecie, ale nawet będzie domagał się, by nazywano go Bogiem i będzie nalegał na otrzymywanie boskiej czci. To możemy wywnioskować z drugiego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, bo jeśli nie przyjdzie najpierw bunt i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który sprzeciwia się i wywyższa się ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub co się czci, także zasiada w świątyni Bożej, jakby był Bogiem. Dojdzie do tego, ponieważ Antychryst przez posługę demonów posiądzie całe złoto i srebro ziemi i mórz oraz perły i wszystkie drogie kamienie, które są na świecie. Jak czytamy w Księdze Daniela, i będzie miał władzę nad skarbami złota i srebra i nad wszystkimi drogimi kamieniami Egiptu.
Dzięki temu bogactwu zgromadzi on w zbroję wszystkie narody świata, aby walczyć z tymi, którzy mu się sprzeciwiają. Jak czytamy w Apokalipsie, wyruszy i uwiedzie narody, które są na czterech krańcach ziemi, i zgromadzi tam do walki, których liczba jest jak piasek na morzu. Zauważcie, że on uwiedzie narody, to znaczy złotem, srebrem i zaszczytami. Następnie panowie doczesni i prawaci kościelni, z obawy przed utratą władzy lub stanowiska, będą po jego stronie, ponieważ nie będzie ani króla, ani prałata, jeśli on tego nie zechce. Z tego samego powodu będą go podtrzymywać także zakonnicy, kapłani i świeccy. Pyta się mnie, dlaczego Bóg dopuszcza ten błąd wśród chrześcijan, skoro jest Bogiem i najsilniejsi nie mogą się przeciw Niemu ostać. Odpowiadam dyktatem teologii zaczerpniętym z Księgi Mądrości, czym człowiek grzeszy, tym też jest dręczony. W jaki sposób narody świata grzeszą dziś przeciwko Bogu? Grzeszą, aby zdobyć zaszczyty, godności i bogactwa. Dlatego przez zaszczyty, bogactwa i godności Bóg pozwala, aby Antychryst ich zwodził. Jeśli więc nie chcecie być zwiedzeni, to teraz z całego serca potępiajcie i pogardzajcie wszystkimi ziemskimi dobrami, a tęsknijcie za tymi z nieba, uważając, że dobra tego świata są przemijające i puste, podczas gdy dobra niebieskie i niebiańskie są wieczne. W ten sposób będziecie mocni. Święty Jan daje taką radę: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. A świat przemija i jego rozwiązłość. Druga klauzula mówi, że będą znaki na księżycu. Musicie zrozumieć, że w Piśmie Świętym księżyc oznacza naszą świętą matkę, Kościół powszechny, co oznacza ogólnoświatowe zjednoczenie chrześcijan, kiedy bowiem ludzie mówią o kościele, nie mówią o materialnej budowli, ani o kamieniu i ścianach, które go tworzą, ale o tym zgromadzeniu wiernych pod jedną głową, którym w rzeczywistości jest Kościół. Kościół jest oznaczony przez księżyc i jego fazy. Kościół przechodzi przez te fazy. Pełnia księżyca symbolizuje przyjęcie Ewangelii Chrystusa w każdej części świata, w każdym królestwie i prowincji. Dawid mówi, po całym świecie rozchodzi się ich dźwięk, a ich słowa aż po krańce ziemi. Słabnący księżyc symbolizuje niezdolność ludzi do zachowania tego, co zdobyli apostołowie. Po pierwsze, Kościół został pomniejszony o utratę całych Indii, po drugie, Asyrii przez jednego z ich tyranów, po trzecie, Afryki przez Mahometa, po czwarte, Greków pod ich cesarzem Konstantynem, po piąte, Ormian z ich królem, po szóste, Gruzinów z pewnym pseudoprorokiem, po siódme, zły przykład chrześcijan prowadzonych przez pewnego herezjarchę. Stary księżyc, ponieważ rogi są odwrócone, oznacza, że Kościół nie jest już w takim stanie, w jakim założył go Chrystus. Chrystus założył Kościół w wielkiej niskości i ubóstwie, teraz wszystko to jest obrócone w pychę, przepych i próżność, co może być łatwo zauważone w każdym stopniu Kościoła. Miłosierdzie zamieniło się w Symonię, lichwę i gwałt, czystość stała się rozwiązłością, nieczystością i zepsuciem, blask cnoty zmienił się w zawiść i złośliwość, wstrzemięźliwość stała się łakomstwem i żarłocznością, cierpliwość ustąpiła miejsca gniewowi, wojnie i podziałom między narodami, pracowitość została zastąpiona niedbalstwem. W czasach Antychrysta Kościół, symbolizowany przez księżyc, zostanie zaćmiony, ponieważ wtedy nie będzie dawał swego światła, gdyż chrześcijanie nie będą już czynić cudów z powodu swej świętości, lecz Antychryst i jego zwolennicy będą czynić cuda, nieprawdziwe cuda, lecz fałszywe, mające pozory prawdziwych cudów, aby zwodzić lud.
jak czytamy w Apokalipsie, i czynił wielkie znaki, także sprawił, iż na oczach ludzi z nieba na ziemię zstąpił ogień, to znaczy kule ognia, takie, jakie są w mocy diabła, aby je zesłać, jeśli Bóg na to pozwoli i nie przeszkodzi mu. Musicie wiedzieć, że Antychryst będzie dokonywał innych cudów mocą demonów, a będą to prawdziwe cuda według natury rzeczy samych w sobie, ale fałszywe w odniesieniu do definicji cudu, to jest mocą Boga. Spowoduje on bowiem, że zarówno obrazy, jak i niemowlęta miesięczne będą mówić. Zwolennicy Antychrysta będą pytać te obrazy lub niemowlęta, a one będą odpowiadać na temat tego, który przyszedł w czasach ostatecznych, twierdząc, że jest Zbawicielem. Diabeł będzie poruszał ich wargami i formował słowa, które będą wypowiadać, gdy ogłoszą, że Antychryst jest prawdziwym Zbawicielem świata, i w ten sposób spowoduje zniszczenie wielu dusz. A Kościół, symbolizowany przez księżyc, nie będzie dokonywał żadnych cudów. Chrystus ostrzegł nas przed tymi fałszywymi cudami i znakami, mówiąc, powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy. To znaczy, że powstaną synowie chrześcijan, którzy już rozbili swoją wiarę dzięki darom Antychrysta. Jak mówi święty Mateusz, i będą pokazywać wielkie znaki i cuda, aby, jeśli to możliwe, zwieść nawet wybranych. Oto ja wam powiedziałem przedtem. Przypuśćmy, że ktoś zapyta, dlaczego Chrystus zezwala na te dzieła zniszczenia chrześcijaństwa przez diabła. Odpowiadam zgodnie z zasadą teologii, przez co człowiek grzeszy, przez to samo też jest dręczony. Ponieważ ludzie na świecie grzeszą przeciwko Bogu, uciekając się w swoich potrzebach do dzieł diabła, takich jak wróżby i wróżenie, na przykład w celu odnalezienia rzeczy, które zgubili, albo uzyskania zdrowia lub dzieci, zamiast przedkładać swoje potrzeby wszechmocnemu Bogu, dlatego Bóg pozwala, aby byli zwodzeni przez dzieła demonów. Jeśli nie chcecie być zwodzeni, złóżcie całą swoją wiarę i zaufanie w imieniu Jezusa Chrystusa i nie uznawajcie żadnego cudu, jeśli nie jest on zdziałany w tym samym imieniu. Antychryst przypisze sobie imię Chrystusa, ale jak mówi nam wielu świętych, on ucieka od imienia Jezusa. Dlatego też, z tego powodu, imię Jezusa powinno otrzymać największy szacunek od wszystkich chrześcijan. Ponadto wszystkie imiona Boga, według świętego Tomasza z Akwinu, powinny być czczone w sposób siedmiokrotny. Ponieważ imię Boga jest wielkie, należy się go bać, ponieważ jest święte, należy je czcić, ponieważ jest słodkie, należy się nim delektować w medytacji, jest silne, aby zbawić, bogate w miłosierdzie, skuteczne w pobudzaniu, i ukryte, aby mogło być odkryte i poznane. Trzecia klauzula mówi, że będą znaki w gwiazdach. W Piśmie Świętym gwiazda oznacza dającą światło, i tak jest to określenie mistrzów, doktorów i licencjatów teologii. To znaczenie znajduje się w Księdze Daniela, a ci, którzy są uczeni, świecić będą jako jasność firmamentu, a ci, którzy pouczają wielu do sprawiedliwości, jako gwiazdy na całą wieczność. W tych gwiazdach, czyli uczonych ludziach, będą znaki w czasach Antychrysta, ponieważ, jak mówi Ewangelia świętego Mateusza, gwiazdy spadną z nieba, i to jest trzecia walka prowadzona przez Antychrysta. Wtedy gwiazdy, czyli uczeni, spadną z nieba, czyli z prawdy wiary katolickiej. Dysputy Antychrysta z uczonymi będą oparte w całości na tekście Starego Testamentu, a ci doktorzy nie będą w stanie mu odpowiedzieć, nie będą mogli nawet mówić. Wtedy gwiazdy, mistrzowie, spadną z nieba, czyli z wyżyn wiary. Bo według Daniela, Antychryst będzie czynił wszystko według swej woli i będzie podnosił i wywyższał wszystko przeciw Bogu, a przeciw Bogu bogów będzie mówił wielkie rzeczy,
czyli sprawa jego bluźnierstw będzie nierozwiązywalna, jeśli chodzi o ludzi. Możecie zapytać, dlaczego Chrystus na to pozwala, aby ci, którzy bronią wiary, tak bardzo zawiedli. Odpowiadam, że Chrystus dopuszcza to z dwóch powodów. Po pierwsze, zgodnie z zasadą teologii, przez co człowiek grzeszy, przez to samo jest dręczony, a wynika to z faktu, że mistrzowie i nauczyciele nie dbają już o studiowanie Biblii, ale wolą studiować poetów i inne profańskie dzieła. Drugim powodem, dla którego Chrystus na to zezwala, jest skandaliczne i niegodziwe życie oraz liczne grzechy uczonych. W przypadku wielu z nich, im większa jest ich wiedza, tym większy jest ich grzech i tym gorsze są ich sumienia. Kto może związać lwice, może łatwo związać owce, jeśli więc diabeł może zakuć w łańcuchy umysły uczonych z powodu ich złego życia, o ileż łatwiej jest mu związać owce, czyli ich języki, tak, że nie mogą mówić. Niewiedzący są w o wiele lepszej sytuacji, ponieważ wiedza obezwładnia, jeśli więc chcesz być silny, przyjmij radę apostoła Pawła, aby wiara twoja nie opierała się na mądrości ludzi, lecz na mocy Bożej. Rozumowanie i dysputy są dobre dla wzmocnienia intelektu, ale nie dla umocnienia wiary, ponieważ wiara musi być utrzymywana z motywu posłuszeństwa, ponieważ sam Chrystus nam nakazał, głosząc Ewangelię, którą głosili apostołowie i którą wyświęciła Święta Matka Kościół. Czwarta klauzula mówi nam, a na ziemi niepokój narodów z powodu zamieszania ryku morza i fal. Oto te tortury, które Antychryst będzie zadawał, a na ziemi niepokój narodów z powodu zamieszania spowodowanego rykiem morza i fal. To są przygotowania do bitwy, szlifowanie areny przed walką, co będzie dziełem panów, którzy już są po stronie Antychrysta, bo wtedy nikt nie odważy się pod rygorem śmierci nazwać Chrystusa ani Maryi Dziewicy, a fale to są te męki, które nigdy w przeszłości nie były tak straszne, jak te, które będą zadawane przez Antychrysta. W Ewangelii Świętego Mateusza, Chrystus ostrzega nas, albowiem wtedy będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nie będzie. A gdyby nie skrócono tych dni, żadne ciało nie byłoby zbawione, lecz dla wybranych dni te będą skrócone. W Apokalipsie czytamy, a gdy przyjdzie, musi pozostać krótko. Doktorzy mówią, że Antychryst będzie panował tylko przez 3,5 roku, co jest miarą 1200 dni i 90 dni, a od czasu, gdy zostanie zabrana nieustająca ofiara i zostanie postawiona ohyda spustoszenia, będzie 1290 dni, Księga Daniela. Jeśli pyta się mnie, dlaczego Chrystus pozwala, aby chrześcijanie byli tak strasznie prześladowani, odpowiadam, czym człowiek grzeszy, tym też jest dręczony. Ponieważ teraz, w obecnym czasie, ludzie obrażają Boga przez wojny, podziały i fałszywe pochlebstwa, przez waśnie i pojedynki, dlatego Chrystus zezwala, aby zostali dręczeni przez Antychrysta. Jeśli więc nie chcecie być zabici i zniszczeni, bądźcie teraz w pokoju i zgodzie ze wszystkimi, zgodnie z radą apostoła, miejcie pokój ze wszystkimi ludźmi, nie mścijcie się, bo jest napisane, zemsta jest moja, odpłacę, mówi Pan. Drugim złem lub odpłatą będzie pożoga świata ziemskiego, o której mówi druga część Ewangelii z tej niedzieli, ludzie usychają ze strachu i oczekiwania tego, co ma przyjść na cały świat, albowiem moce niebieskie zostaną poruszone. Po tym jak Antychryst zostanie zabity piorunem na Górze Oliwnej i jego śmierć będzie szeroko znana na całym świecie, ta nasza ziemia będzie istniała jeszcze przez 45 dni, nie mówię lat, ale dni. Wyraźnie widać to w Księdze Daniela, a od czasu, gdy zostanie zabrana ofiara nieustanna i gdy zostanie postawiona ohyda spustoszenia, będzie 1290 dni. Błogosławiony,
który czeka i przychodzi do 1335 dni. Doktorzy mówią, że te 45 dni Bóg da na nawrócenie tych, którzy zostali uwiedzeni przez Antychrysta, ale Antychryst pozostawi za sobą tak wielkie bogactwa i przyjemności, że mało który z narodów nawróci się na wiarę Chrystusową. Nie ma bowiem Zbawiciela oprócz Chrystusa, a mimo to nie nawrócą się. Następnie w czterech częściach ziemi, na wschodzie i na zachodzie, na północy i na południu, ogień rozbłyśnie, a w miarę jak będzie się posuwał naprzód, cały świat po kolei będzie podpalany, aż nic nie pozostanie. Wtedy, gdy ludzie zostaną uświadomieni o tym zgiełku i ogniu, i zobaczą błyskawice wybuchające z niego, padną ze strachu przed ogniem i będą oczekiwać wiecznego potępienia. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi o tym, lecz pewne straszne oczekiwanie sądu i wściekłość ognia pochłonie przeciwników. Albowiem moce niebieskie będą poruszone. To ma sugerować, że ten ogień nie ma naturalnej przyczyny, jak niektórzy błędnie to wyobrażają. Ten ogień jednak pochodzi z rygoru boskiej sprawiedliwości i działa przez posługę aniołów, jak jest powiedziane, albowiem moce niebieskie poruszone będą. Ogień ten wstępuje dla oczyszczenia. Odnośnie tego Dawid mówi, ogień pójdzie przed nim i spali jego wrogów dookoła. Jego błyskawice zabłysły na świecie, ziemia ujrzała i zadrżała. Góry stopiły się jak wosk przy obecności Pana całej ziemi. Rozumiecie, że grzesznicy są wrogami Chrystusa, ale dlaczego mówi się, że i spali jego wrogów dookoła, skoro zarówno dobrzy jak i źli zostaną zniszczeni przez ogień? Dobrzy i przyjaciele Boga umrą w ogniu, to prawda, ale umrą oni bez bólu i cierpienia, źli i wrogowie Boga umrą w największym bólu i mękach. Pięknie mówi o tym święty Tomasz z Akwinu, gdy mówi, że ten ostatni ogień, o ile poprzedza sąd, będzie działał jako narzędzie Bożej sprawiedliwości. Będzie on również działał jak ogień naturalny, ponieważ w swojej naturalnej mocy spali zarówno złych, jak i dobrych i zredukuje każde ludzkie ciało do popiołu. Ponieważ działa on jako narzędzie Bożej sprawiedliwości, będzie działał w różny sposób w stosunku do różnych ludzi. Bezbożni bowiem będą bardzo cierpieć przez działanie ognia, ale dobrzy, w których nie znajdzie się nic, co musiałoby być oczyszczone, nie odczują bólu od ognia, tak jak troje dzieci nie odczuło nic w piecu ognistym, a stanie się to za sprawą boskiej mocy, że bez bólu i cierpienia ich ciała zostaną rozwiązane w proch. Ale ci dobrzy, w których jest jakaś plama do oczyszczenia, odczują ból tego ognia, mniej lub bardziej według zasług każdego z nich. Ale oni będą szybko oczyszczeni z trzech powodów. Pierwszym powodem jest to, że w nich mało jest zła, ponieważ oni już w znacznej mierze zostali oczyszczeni przez poprzednie uciski i prześladowania. Drugim jest to, że żyjący będą dobrowolnie znosić ból, a cierpienie dobrowolnie znoszone w tym życiu ustępuje znacznie szybciej niż cierpienie zadawane po śmierci. Widać to w przypadku męczenników, bo jeśli, gdy przyszło im umrzeć, znaleziono coś godnego oczyszczenia, to zostało to odcięte nożem ich cierpień. A cierpienia męczenników były krótkie w porównaniu z bólami czyśćca. W tym ostatnim dniu, jakże bardzo panowie doczesni i prawaci Kościoła będą pragnęli czynić pokutę, gdy zobaczą ogień. Ale wtedy taka pokuta nic im nie pomoże, bo działają nie z miłości, ale z służalczego strachu. Dlatego już teraz czyńcie pokutę, przebaczajcie urazy, zwracajcie wszelkie nieuprawnione dobra, żyjcie i wyznawajcie swoją religię, a kapłani niech otrzymają brewiarze. Gdyby było pewne, że w krótkim czasie to miasto zostanie zniszczone przez ogień, czy nie wymienilibyście wszystkich swoich dóbr nieruchomych na coś, co moglibyście zabrać ze sobą?
Tak samo jest ze światem, który ma być zniszczony przez ogień. Dlatego umieśćcie wasze serca w niebie, a wasze usta niech mówią ze czcią o Bogu, a wasze prace czyńcie dobrze. Taka jest rada Chrystusa, mówiąca, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i muł pożerają je, a złodzieje włamują się i kradną. Zwróćcie uwagę na słowo rdza, którym jest antychryst, i muł, którym jest ogień, bo te pożrą wszystko. Trzeci będzie ucisk powszechnego sądu, o którym mówi trzecia część tej Ewangelii. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i majestatem. Po zniszczeniu świata przez ogień, Chrystus Pan Sędzia, z Maryją Dziewicą i wszystkimi świętymi, przyjdzie na sąd siedząc na tronie w powietrzu. A Archanioł Michał zawoła z donośnym głosem, mówiąc, powstańcie, wy umarli, i przyjdźcie na sąd. Wtedy nagle, dzięki boskiej mocy, wszyscy zmarli, zarówno dobrzy, jak i źli, powstaną, dzieci powstaną z dorosłymi i wszyscy zostaną zgromadzeni na sąd. Nawet ci, którzy umarli w łonie matki, będą tam, jak uczy święty Tomasz, aby oskarżyć tych, z których winy umarli bez chrztu. A wiek, w którym wszyscy powstaną, będzie wynosił 30 lat. Sam Chrystus mówi odnośnie sądu powszechnego, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w majestacie swoim i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na miejscu swego majestatu. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, i oddzieli je od siebie, jak pasterz oddziela owce od kozłów, i postawi owce po swojej prawicy, a kozły po swojej lewicy. Jak mówi święty Anastazy, przy jego przyjściu wszyscy ludzie muszą powstać z własnymi ciałami, i będzie oddane każdemu według jego uczynków, ci, którzy pełnili dobre uczynki, wejdą do życia wiecznego, a ci, którzy czynili zło, w ogień wieczny. Owce to ludzie dobrzy, a kozły to ludzie źli. Chrystus powie do owiec po swojej prawicy, pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, posiądźcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Do kozłów po jego lewej stronie powie, odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który został przygotowany dla diabła i jego aniołów. Źli pójdą na karę wieczną, sprawiedliwi do życia wiecznego. Ale co do reszty, nikt nie zamieszka na tym świecie, ponieważ te rzeczy, które są przemijające i skończone, przeminęły w swoim skończonym stanie, ruch przeminął. Dlatego Kościół w osobie każdego chrześcijanina składa w oficjum za zmarłych prośbę, wybaw mnie, Panie, od śmierci wiecznej, w owym strasznym dniu, gdy poruszą się niebiosa i ziemia, gdy przyjdziesz sądzić świat przez ogień.